Wiedziałem, że mama mnie nauczyła, że jak nie zjem w domu śniadania i wyjdę z domu, to najprawdopodobniej tuż za progiem umrę. <grym <grym I wzione, się okazało, że i ducha i wiesz, i, i wyzbycie się takich prostych przekonań, e, albo to, że przed kolację to trzeba zjeść dobrze i zdrowo, bo się lepiej śpi, nie? I najlepiej, hmm. żeby była duża, no, bo wtedy cię trzyma do rana, nie? <grym A <grym rano musisz zjeść, bo będziesz głodny? Tak, no i, i teraz, skoro się nie spieszę, ja zacząłem w styczniu 2000. 22, za to się zabierać. Skoro się nie spieszę, to mogę zacząć eksperymentować. No, to znaczy, co się stanie, jak zjem się na nie godzinę później? Kolację godzinę wcześniej, I jeszcze godzinę, i jeszcze godzinę. I, i, I wiesz, i to się znowu nie udało. Przerwałem na dwa tygodnie, potem wróciłem. I, I generalnie wszystkie zrywy się nie udają, bo w momencie kryzysowym i tak wracasz do starych, utrwalonych nawyków. Więc siłą rzeczy musimy mówić o tym, że jeżeli dzisiaj minęły dwa lata, i schudłem 20 kilo, czyli schudłem tak naprawdę kilogram na miesiąc. To nie jest jakiś super mm -hmm. szaleńczy wynik, gdyby się nad tym zastanowić. Ale z drugiej strony robię to powolutku i utrwalam sobie nawyki w taki sposób, że, że nie wrócę już do tamtego stanu. I nie mam zamiaru. nie przejmujesz wracać. się tym, jak, jak, jak się potkniesz, nie? Nie, no, jakby oczywiście tak. tak? Tak, po prostu wstaję i że jak jest moment stresowy i nawyki ci się sypią, to to jest ok, bo następnego dnia można wrócić do nawyków. Dobrze to zrozumiałem, czy nie? Nie, zmierzam do tego, że nie robię dużych zmian w tych swoich nawykach. I tak na przykład, jeżeli. Być, móc się udźwignąć. Na przykład, jeżeli byłem bardzo przyzwyczajony, że jak jest stres, to sobie zamawiam okrągłe szczęście na trójkąty pokrojone, to nie, nie kminię, jakby. Nie mówię tak, dobra, już tak nie będę robił. To jest strasznie głupie. I najprawdopodobniej w sytuacji kryzysowej powiem, dobra, jeszcze dzisiaj zasłużyłem. Nie? Ale czasami jadę szpicę. Jakby jadam. jak… Już w ogóle nie? Jadam jak na przykład ostatnio, jak byliśmy na tym, na konferencji, to wiedziałem, że mam cały dzień bez jedzenia. I zjedliśmy dopiero wieczorem, mhm. to na przykład wtedy zjadłem małą włoską pizzę. I to jest spoko. To nie jest tak, że porzucam to jedzenie, ale nigdy nie zjem pizzy wieczorem do kolacji, jak jestem niezadowolony albo chcę się pocieszyć. Nie? A, czyli jesz żeby zaspokoić potrzeby energetyczne, a nie po no tak, potrzeby tam, emocjonalne. Tam, gdzie byliśmy, były food trzy, nie? No byliśmy w Rzeszowie, tak. Tak, były trzy food i, i była tortilla wielka i był burger wielki i była, była zwykła ja pizza. Ja wybrałem nie? tortillę, ty wybrałeś pizzę. Tak. I, yy, I teraz wiedząc, że naiwnym jest wierzyć, że jak sobie powiem, że już tak nie będę robił, to tak nie będę robił, to wrzucam w to miejsce coś innego, bo wiem, że nawyk zostanie i on tam istnieje. Czyli wrzucam sobie to, co zrobię innego zamiast okrągłe szczęście. No i okazuje się, że dlatego mam siłkę pod schodami u mnie w domu, bo jak ona tam jest, to ciężko udawać, że jej tam nie ma. <śled> Wiesz, można przykryć ciuchami, które się suszą i tak dalej, ona zniknie wtedy. <laughs> ale słuchaj, mam taki ale, rower w domu. Ale okazuje się, że jak 8-10 razy z rzędu poczułem, jak po prostu niesamowicie mi kortyzol spada po, wiesz, 40-50 minutach z jakich, po jakiegoś treningu siłowego, i to się okazuje, i się budzę rano i w ogóle jestem super sprawny i się świetnie czuję. I spokojniejszy w domu. I spokojniejszy. No to organizm dochodzi do prostego wniosku, że kurka, to chyba nie głupie jest. Piedziałeś jeszcze jedno rzecz, jak byłem u Ciebie w domu, e, która bardzo mi się spodobała, bo ta, ta, ta ławeczka jest tak schowana pod te schody, tam nie bardzo jest jak ćwiczyć. I Ty powiedziałeś, że e, wystawianie tego do ćwiczeń i składanie po ćwiczeniach jest, jest, jest częścią treningu, tak? No tak, no bo to już start klikam i teraz trzeba to wszystko wynieść, naustawiać, nie, i wiesz, i do góry, no tak, fajne to jest. Czyli... E, Coś, co normalnie byłoby barierą, stało się rozwiązaniem. No zależy, jak o tym myślisz, nie? Co jest tak, dla Ciebie? Tak, tak, bo to wszystko jest w głowie. No, tak, i to tak, to jest ciekawe. I, e, I myślę tak swoją drogą, nie wiem, jak ty to zrobiłeś, że mi dałeś tą książkę akurat w tym momencie. E, to był taki moment, w którym ja zacząłem coś ćwiczyć w styczniu, ale to mi nie przynosiło za dobrych rezultatów, byłem taki trochę, wiesz, mm, sam nie wiem I, i, i generalnie ta książka mi mega pomogła, nie? bo gościu adresuje tam to, że nie chodzi o to, żeby ćwiczyć, żeby być najlepszym w jednej dyscyplinie, która jest istotna tylko na siłowni, ale jak z niej wyjdziesz, to w prawdziwym już, w życiu już nie ma znaczenia, ile bierzesz na klatę na przykład. Yy, jak dostosować te ćwiczenia tak, żeby po prostu długo żyć, nie? że ćwiczysz Aha. pułap tlenowy, e, ćwiczysz elastyczność stawów, elastyczność, e, elastyczność twoich komórek na to, jak pobierają glukozę. E, dokładnie. No niesamowite.